Witam w Gnieźnie, przed nami trzeci mecz Pucharu Polski Młodzików, Klub Sportowy Cieszyn, LKS Rogowo. Na zakończenie materiału mały bonus. Thank you.
Witam tym razem nie rodzic, a działacz klubu sportowego Cieszyn i mam pytanie. Ile godzin jechaliście na turniej? Słuchaj, ze Śląska Cieszyńskiego do Was mieliśmy jakieś 6 godzin. 6 godzin. W jedną stronę, 6 godzin drugą stronę, 7-8 godzin turnieju, tak? Tak. Jak dzieciaki to wytrzymują, bo przestańmy się czarować, to jest piękna sprawa, Puchar Polski, ale to są dzieci. To są rocznik jaki macie? 2011-2012. Czyli 11-latkowie, 12-latkowie, nie? Czyli w pełni sił, tak, tak, tak. A najważniejsze jest to, że oni mają grać. Tak. I grają i jeszcze ochotę do grania mają. Mają jeszcze ochotę do grania. To jest młody rocznik, który się dopiero uczy, stawia pierwsze kroki. Trenerzy pracują nad tym, żeby błędy niwelować, poprawiać po prostu jeszcze lepszą grę. Ale najważniejsze jest to, że te dzieciaki mają grać. No. Rywalizujemy troszeczkę z tym e-sportem. No niestety, niestety to jest plaga. To jest chyba plaga XXI wieku. Ale od tego nie uciekniemy. Od tego nie uciekniemy i tu są właśnie rodzice, działacze klubowi do tego, żeby przyciągali te młode dzieciaki, no bo to są jeszcze dzieci, żeby je przyciągali do sportu. Mają się tym bawić, mają po prostu grać. To tak jest, tak jest. Czyli tym optymistycznym akcentem kończymy wywiad z działaczem klubu sportowego Cieszyn. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.